Miejscowość Jaworzyna Śląska powstała w związku z budową stacji linii kolejowej Wrocław-Świebodzice w 1843 roku. Nazwa stacji, Królewski Namiot, nawiązywała do obozu wojskowego, w którym stacjonował cesarz Prus Fryderyk II Wielki. Po II wojnie światowej została zmieniona na Jawornik Świdnicki, a następnie Jaworzynę Śląską. Teraz w miejscu dawnej stacji usytuowane jest Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Jest to przede wszystkim kolekcja zabytkowego taboru kolejowego. To jest ponad 140 pojazdów od różnych wagonów, pojazdów specjalistycznych, no po te najważniejsze eksponaty, czyli lokomotywy parowe. I rzeczywiście mamy w tej chwili tutaj najstarszy parowóz, nie tylko w naszej kolekcji, ale na terenie całego Śląska, lokomotywę TKH-2 z 1890 roku. Mamy właśnie tą wspomnianą już damę do wszystkiego, czyli parowóz OK-1 325. Mamy też chyba nasz najważniejszy eksponat, czyli jeżdżącą lokomotywę parową TKT-4818. To jest w tej chwili jedyny jeżdżący tutaj na terenie Dolnego Śląska parowóz normalnotorowy. Jaworzyna Śląska to tylko jeden z przystanków na liście Festiwalu Zabytków Techniki. Celem festiwalu jest przybliżenie m.in. takich obiektów jak ten i pokazanie, w jaki sposób przemysł przyczynił się do bogacenia się mieszkańców Dolnego Śląska. Festiwal Zabytków Techniki to festiwal, w którym może wziąć udział każdy. Jaki jest jego cel? Cel jest prosty i oczywisty. Chcemy pokazać, że Dolny Śląsk to region niezwykły. Dolny Śląsk to region setek pałaców, zamków, ale też pełen jest on zabytków techniki. I to właśnie te zabytki techniki są tym dziedzictwem kulturowym, które nam zostało i które dziś jest najmocniej zagrożone. Paradoksalnie jest tak, że o pałace wszyscy dbamy, prawda? Bo warto, o zamki też. Natomiast te obiekty, które stanowią część naszej historii, obiekty dziedzictwa przemysłowego, one naprawdę znikają w naszych oczach. W Jaworzynie Śląskiej oprócz oglądania zabytkowych parowozów czy przejażdżki pociągiem można także spróbować dawnej kuchni w starym kolejowym bistro. I choć w muzeum znajdują się głównie pociągi i lokomotywy, to napotkać tu można także inne zabytkowe sprzęty. Muzeum jakby nie jest bytem samodzielnym, jest jakby częścią takiej organizacji, którą my nazywamy organizacją parasolową, czyli która otacza opieką kilka takich instytucji, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. I ta fundacja stawia sobie za cel ochronę wybranych obiektów poprzemysłowych, takich bardzo charakterystycznych dla terenu Śląska, dla przyszłych pokoleń. Natomiast zanim ta fundacja powstała, tą funkcję do jakiegoś stopnia spełniało nasze muzeum w Jaworzynie i stąd na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy działamy, po prostu gromadziliśmy tutaj eksponaty niezwiązane stricte z kolejnictwem, ale też z historią przemysłu i techniki na terenie Śląska i stąd te różne dziwne maszyny typu jakieś właśnie ciągniki rolnicze, piły stołowe czy inne silniki parowe. Maszyny te trafią do kolejnych tworzonych przez fundację placówek, a ci, którzy chcieliby zobaczyć już istniejące obiekty, mają szansę do 15 sierpnia, bo do wtorku trwa jeszcze Festiwal Zabytków Techniki. Dla Echo24 Monika Suder.